strukturą materii, która składa się w dużej mierze z wody. Jej ilość jest oszałamiająca. Porównywalna z całą masą wody ze wszystkich ziemskich oceanów, pomnożoną 140 trylionów razy. Czy jest takich źródeł więcej? Okazuje się, że tak. 750 lat świetlnych od Ziemi, młoda gwiazda, podobna rozmiarami do naszego Słońca, wyrzuca ze swoich biegunów z ogromną prędkością potężne ilości wody. Oblicza się na prawo. Jest to ilość porównywalna do 100 milionów rzek rozmiarów Amazonii. Tego typu gwiazd w kosmosie mogą mieć miliardy. Umieszczone na orbicie Ziemi teleskopy Hubble i Spitzera znalazły wodę na wielu miejscach. W obłokach Oriona, gdzie rodzą się właśnie nowe gwiazdy, czytaj po angielsku. Detected large amount of water vapor and ice. Odkryto wielkie ilości wody i lodu. Ganymede. To jest Jowisza Księżyc i tam leci rakieta sonda JUICE. Setki kilometrów w kosmos. Na Europie, gdzie pod grubym na 100 metrów płaszczem wodnego lodu znajduje się płynny ocean, kryją się być może obce formy życia. Jądra większości komet, które krążą wokół Słońca, są stworzone z lodu. Woda jest w kosmosie powszechna. A jak znalazła się na Ziemi? Jedna z teorii głosi, że woda spadła na Ziemię w postaci lodowych komet w okresie wielkiego bombardowania w Układzie Słonecznym. Woda spadła na Ziemię w postaci komet i tak samo na Księżyc spadła woda w postaci komet. Tylko że Słońce wyparowało, a na biegunach, tam gdzie Słońce nie ma dostępu, zostało. I ona dzisiaj tam jest. I tam wczoraj wylądował ten lądownik Odyseusz się nazywa. Według tej hipotezy, podczas formowania się Ziemi, najcięższe pierwiastki znalazły się w jądrze protoplanety. Lżejsze zaś wędrowały powoli ku górze. Gdy Ziemia ostygła na tyle, by przekroczyć punkt sklepania się losu, cała woda zawarta w jej gęstej atmosferze opadła w